Więc, mój przyjacielu, jesteś gotowy? To będzie dobre. Ten film będzie dobry. Zobaczysz. Przekażę w tym filmie najważniejszą rzecz, jaką się nauczyłem w życiu. Zacznę powoli. Przede wszystkim chcesz. Tak? Ty chcesz, nie? Chcesz różne rzeczy od życia. Chcesz. Chcesz miłość? Chcesz pieniądze? Chcesz bezpieczeństwo? Chcesz rzeczy materialne? Nie ma nic w tym złego. Możesz mieć bardzo dużo rzeczy materialnych. Nie ma nic w tym złego. I to nie jest tak, że jak będziesz miał więcej, to komuś odbierzesz. Nie. Mogą wszyscy mieć bardzo dużo. Nie myśl o tym na takich zasadach, że jak będziesz miał więcej, to jest złe w jakiś sposób. Nie ma nic w tym złego, że chcesz. Chcesz rzeczy, chcesz miłość, chcesz przyjemności, doświadczenia fajne. Chcesz zrobić coś fajnego w świecie. Chcesz stworzyć coś pięknego na tym świecie. Chcesz wprowadzić więcej radości do tego świata. Chcesz coś. Tak ogólnie. W tym tygodniu teraz też coś chcesz. Chcesz jakieś rzeczy, nie? W tym tygodniu. Chcesz, żeby pewna sprawa była załatwiona. Chcesz załatwić to. Chcesz zrobić w końcu to. Chcesz, żeby był weekend. Chcesz pewne rzeczy, nie? Chcesz, żeby wreszcie był ten moment, gdzie pojedziesz na tą wycieczkę. Chcesz. Przez chwilę, przez parę sekund poodgrywaj w swojej głowie te rzeczy, które chcesz. W tym tygodniu, w tym miesiącu, ogólnie w swoim życiu. Parę sekund. Co chcesz? Chcę to. Zrób to. Chcę to, chcę to. Chcę to. Chciałbym to, chcę to, chcę to. Okej. Ten stan. Stan, gdzie ty chcesz coś. Chcesz coś. Chcesz już pewne rzeczy, nie? Chcesz. To jest stan, w którym przebywasz najczęściej. Jesteś wytrenowany w przebywaniu w tym stanie. Od małego dziecka jesteś tak wychowywany, tak cały czas wpływa na ciebie społeczeństwo, żebyś przebywał jak najczęściej w tym stanie. Chcę coś. Sięgam, tak chcę. Marzę o tym. Chcę to, chcę to. Jesteś przyzwyczajony do tego stanu, do takiego stopnia, że jest łatwiejsze dla ciebie. Jest łatwiejsze dla ciebie przebywanie w stanie chcę, niż w stanie przyjmowania. I to jest gwarancja. Nie mówię ci tak, że może tak jest. Gwarantuję ci to. Po pierwsze, ty nie przyjmujesz tyle, ile mógłbyś przyjąć. A po drugie, jak pojawiają się rzeczy, które możesz przyjąć, jak życie ci daje, gwarantuję ci, nie bierzesz wszystkiego. Uciekasz. Uciekasz w stan chcę. Tak mocno jesteś przyzwyczajony, że jak dostajesz, to uciekasz od tego. Nie przyjmujesz. Dam przykład. Powiedzmy, że w zeszłym tygodniu, w zeszłym miesiącu zdarzyło się coś fajnego w twoim życiu. Na pewno twoje życie nie jest takie tragiczne. Na pewno jakieś fajne rzeczy się dzieją, nie? Jakieś przyjemne rzeczy. Jakieś przyjemne doświadczenia. Co się dzieje, jak dzieje się coś przyjemnego? Jesteś ty. I stało się coś fajnego. Jest coś miłego. I enjoyujesz sobie. Ale fajnie. Jesteś w pewnym miejscu. Stało się coś przyjemnego i tak delektujesz się tym. Jest fajnie. Jest fajnie po prostu. Jesteś w pewnym doświadczeniu. Co robisz? Robisz to nieświadomie. Jest fajnie, nie? Siedzisz w pewnym fajnym miejscu, jest miło i tak mówisz w swojej głowie, ale fajnie. Ale fajnie. Muszę załatwić pewną sprawę. Wiesz co, jutro mam pewną sprawę do załatwienia. W tym tygodniu muszę zrobić to. Muszę jakiś sposób znaleźć. Muszę coś wykombinować, żeby załatwić tą sprawę. Jest ta sprawa do załatwienia. Jestem tu, okej. Ale fajnie. Kurczę, szkoda, że to się nie dzieje tak często.
jest tak fajnie, że szkoda, że nie robię tego tak często. Szkoda, że to się zdarza raz na jakiś czas tylko. Szkoda, że to się nie dzieje tak codziennie. Cały czas zauważysz, że prześlizgujesz się w stan chcę coś. I robisz to nieświadomie. Robisz to nieświadomie, to się dzieje samo. Albo jest fajnie, ale fajnie. I wyciągasz telefon i nie zauważasz tego. Wyciągasz telefon i coś szukasz, coś chcesz. Prześlizgujesz się cały czas w stan chcę, bo to jest ci znane. Jesteś wytrenowany, jesteś master w tym. I sam idziesz tam, tak nieświadomie, tak prześlizgujesz się sam. I nie zauważyłeś, że to się stało. Nagle myślisz o tym, że coś trzeba załatwić. Szkoda, że tego nie ma. Chciałbym to, chciałbym tamto. I nie zauważyłeś to, że wyszedłeś ze stanu przyjmowania czegoś fajnego i wszedłeś w stan chcę coś. Zauważyłeś kiedyś ludzi, którzy są w trakcie czegoś bardzo fajnego, ekscytującego, nie? Stało się coś fajnego, wow, ale udało się, ale fajnie. Zauważyłeś, że mówią, dobra, muszę iść na papierosa, muszę iść gdzieś, chcą uciec. Tak jakby, jak człowiek przyjmuje coś i to jest mocne. Większość ludzi nie są przyzwyczajeni do przyjmowania czegoś fajnego, czegoś większego, czegoś przyjemnego. Nie są przyzwyczajeni, nie może to wejść. Nieświadomie tak uciekają w jakiś sposób. Chcę, żebyś przede wszystkim był świadomy tych momentów. Najpierw bądź świadomy tych momentów, gdzie się prześlizgujesz. Chcę, żebyś był świadomy, żebyś widział, że to się dzieje. Żeby to się nie działo tak automatycznie. To jest pierwszy krok. Najpierw bądź świadomy i zauważ, jak uciekasz. Zauważ. Jak skupisz się na tym, to będziesz to widział wszędzie. Będziesz widział, że ludzie nie przyjmują. Nie są nauczeni przyjmować. Bo jak przyjmujesz, to przyjmujesz fajne rzeczy, ale razem z tym idą też pewne nieprzyjemne. Jak otwierasz swoje serce na przyjęcie więcej, to wejdą tam też rzeczy nieprzyjemne. Wejdą pewne prawdy niewygodne. Więc ludzie zamykają swoje serce, zamykają ten otwór. Chronią się przed tymi nieprzyjemnymi, ale te przyjemne też nie mogą wejść. Pewnego dnia rozmawiasz z pewną osobą. Okej? Okay? Rozmawiasz z pewną osobą. I zauważyłeś pewną rzecz, którą robi ta osoba. Robi ją tak nie najlepiej. I szkodzi tej osobie. I chcesz to zaznaczyć. Chcesz pomóc, nie? Tak zauważasz coś i chcesz pomóc. I mówisz tej osobie, ej, ale wiesz o tym, że jak robisz to tak, to później dzieje się to i sam sobie robisz krzywdę, tak jakby. Tak widzisz to, nie? I chcesz pokazać pewną niewygodną prawdę pewnej osobie, zauważ, co robi ta osoba. Chcę, żebyś to widział. Chcę, żebyś widział, jak ta osoba ucieka. Nie chcę tego przyjąć. Zauważysz, że ludzie nieświadomie to robią. Zmieniają temat i nie wiedzą, że to robią. Tak nagle potykają się, coś, a, zabolało mnie coś, żeby uniknąć tego, żeby nie weszło. Ludzie nieświadomie nie przyjmują. Czasami dochodzi do takiego stopnia, że ludzie świadomie nie przyjmują. Mówią, nie chcę wiedzieć, nie chcę o tym myśleć, nie chcę przyjąć tej myśli. To jest już świadome. Problem jest w tym, że bardzo dużo ludzi nieświadomie nie są w stanie przyjąć. Teraz, powiedzmy, że jesteś w przyjemnym doświadczeniu. Jest przyjemne doświadczenie, coś miłego, nie? Jesteś w fajnym miejscu, coś stało się fajnego i siedzisz, ale fajnie. Zrób to. To jest to ćwiczenie. To jest ta najważniejsza rzecz. Siedzisz w tym przyjemnym doświadczeniu. W tym fajnym miejscu, gdzie jest miło. I mówisz w swojej głowie. Ale fajnie. Ale fajnie. Możesz tak oddychać, żeby to wsiąkać.
ściągać. Ale fajnie. Ale fajnie. Ale fajnie. Ale jest mi dobrze. Ale fajnie. Ale jest mi dobrze. Ale fajnie. Będziesz chciał uciec i to, co robisz teraz, to jest kontynuowanie. Zamiast uciekać, kontynuujesz brać, kontynuujesz przyjmować. Po prostu robisz to dłużej, żeby otwór twój się trenował i otwierał się, żebyś się otwierał. Nawet nie masz pojęcia, jak ważne jest to, żeby to się otworzyło. Jakie umiejętności idą razem z tym. Jaka moc idzie razem z tym, że otworzysz to. Boisz się, jest okej. Robisz to powoli, nie spieszysz się. Ale to musi być zrobione, jeżeli chcesz jakieś większe rzeczy. Trenujesz to. Cały czas, wszędzie, gdzie możesz. Zauważysz, że zrobi ci się niewygodnie. Będziesz się wzruszał, bo otwiera się. I razem z tym przychodzą pewne prawdy, przychodzą pewne uczucia, które nie są całkiem wygodne. Na przykład jak przyjmujesz pewne doświadczenie w pełni i mówisz, ale fajnie. Ale fajnie. I przyjmujesz to bardziej. To razem z tym aktywują się różne przekonania, że stracę to, albo jak teraz jest tak fajnie, to ktoś mi może to odebrać. Przychodzą razem z tym pewne rzeczy, które są niewygodne. Chodzi o to, że to idzie razem. Więc dobrze jest nauczyć się ogarniać takie rzeczy, takie emocje, mieścić je w sobie. I to jest trening, trenujesz się. Ogólnie, jak przyjmiesz samo życie, jak przyjmiesz życie, to się wzruszysz. Ludzie chodzą z zamkniętym sercem. Ludzie nie czerpią radości z życia, bo są zamknięci. I to jest automatyczne. Jak jesteś przyzwyczajony do tego, to automatycznie cały czas pojawia się coś i ty zamykasz się, tak jakby nie chcesz tego przyjąć. Jak siądziesz teraz, połóż rękę na klacie i poczuj swoje bicie serca. Czujesz to? Połóż teraz. Przyjmij siebie. Przyjmij życie. Wiesz, jakie małe szanse są na to, że udało ci się żyć, udało ci się przyjąć zmysły, życie, to doświadczenie. Poczekaj. Już włącza ci się cynizm. Prawdopodobnie. Jak mówię takie rzeczy, że przyjmij życie, to włącza ci się takie myślenie prawdopodobnie. To jest ucieczka. Włącza ci się takie myślenie, że wiem, co robisz, Gracjan. Fajne to jest, fajna faza. Ja rozumiem to. To jest oklepane. To jest takie oklepane, że przyjmij życie i tak ciesz się i doceń to życie i tak dalej. To rozumiem to, okej. Robisz się trochę cyniczny i uciekasz. Trening polega na tym, że idziesz dalej. Idziesz dalej. Masz tą rękę na klacie i chłoniesz. Przyjmujesz, trenujesz to otwieranie, otwierasz się, przyjmujesz, wzruszysz się i dlatego uciekasz, bo boisz się tych emocji, tak? Nie czujesz się wygodnie przy przyjmowaniu więcej. Nie czujesz się wygodnie. Idziesz dalej, trenujesz to. Ręka na klacie. Przyjmij swój organizm. To, że działa, robi wszystkie te rzeczy, nawet jak potraktujesz gorzej swój organizm, to nadrabia i robi wszystko prawidłowo, żeby cię trzymać. Nie dostałeś zawału. Wiesz, że jedna mała rzecz może pójść nie tak i wszystko ci się niszczy, a twój organizm cały czas robi wszystko, żeby się trzymał. Wiesz, jakie skomplikowane rzeczy się dzieją? Przyjmij to, przyjmij zmysły, przyjmij życie. Po prostu zrób to trochę dłużej. Nie mówię, że będziesz chodził cały dzień tak. Po prostu potrenuj to, że idziesz do tego punktu, gdzie zaczyna się robić niewygodnie
i idziesz trochę dalej. To jest otwieranie. Otwierasz się powoli. Otwierasz się. Ludzie mają ekstremalny problem z przyjmowaniem. Sabotowałeś się kiedyś? Sabotowałeś się kiedyś? Widziałeś to, nie? Widziałeś to, że jak chwytasz taką falę i robisz wszystko dobrze i idzie ci wszystko fajnie, do góry, wzrastasz, możliwości się pojawiają, wszystko idzie lepiej, lepiej, lepiej i pojawiają się większe możliwości i wchodzisz na inny poziom i jest świetnie, fajnie, fajnie. Co musisz zrobić? Musisz zrobić coś, żeby to zepsuć. Musisz zrobić coś, żeby to zepsuć. I to się dzieje automatycznie. Automatycznie. Twój mózg chce cię zamknąć, bo jest za dużo, bo razi cię to, bo nie masz takiego otwarcia, żeby przyjąć takie rzeczy, takie bardzo fajne emocje. Nie mieszczą się. I automatycznie twój mózg mówi, tak jak wcześniej było fajnie i szukasz telefonu i automatycznie wyciągasz telefon i szukasz coś, bo chcesz być w stanie, chce coś, to tu tak samo. Wszystko idzie ci fajnie i nieświadomie twój mózg mówi nie. Nie. Coś trzeba zepsuć. Coś trzeba zepsuć. Bo nie chcę. Jest za dużo tego. Czujesz się niewygodnie. I pewna część twojego mózgu odłącza cię od tego. Nie. Nie będę dostawał takich fajnych rzeczy. Muszę to zepsuć. Jak zepsujesz, to znowu coś trzeba zrobić, naprawić i znowu jesteś w tym stanie, w którym czujesz się bardziej swobodnie. Zauważysz bardzo często u mężczyzn taki specyficzny problem. Problem polega na tym, że mężczyzna, powiedzmy, że chce kobietę i robi wszystko, żeby ją mieć. I działa, i kombinuje, i zbiera wiedzę, przyjmuje wiedzę. Przyjmuje, musi przyjąć. Żeby przyjąć tą kobietę, musi przyjąć. Im więcej przyjmujesz, tym więcej przyjmujesz. Prawo przyciągania. Ten mężczyzna przyjmuje informacje, próbuje różne rzeczy, przyjmuje te porażki, przyjmuje te doświadczenia, zbiera wiedzę i produkują się pomysły, że okej, to zadziałam tak, teraz wiem. I stara się i robi wszystko, co może, żeby mieć pewną kobietę. I jak zrobi rzeczy odpowiednio, zadziała odpowiednio, w odpowiednim momencie zrobi wszystko idealnie, to ten mężczyzna sprawi, że pewna kobieta przed nim się otworzy. Otworzy się. Kobieta się otwiera. Zrobiłeś wszystko dobrze, kobieta się otwiera. Otwiera się i perła jest w środku, ta niesamowita kobieca energia jest w środku i świeci. I mówi ci ta kobieca energia, jestem twoja. Prowadź. Zrobię to, co powiesz. Prowadź. Jestem twoja. Otwiera się ta kobieta. Bardzo dużo mężczyzn w takim momencie blokują się i mówią, muszę to załatwić, pa, i uciekają. Albo nie prowadzą, nie biorą tej kobiety i nie prowadzą, tak? Nie. Boją się. Boją się przyjąć to, o co walczyli, boją się tego przyjąć, bo to razi, jest za dużo tego. Mężczyzna w takich momentach bardzo często, nie wszyscy, ale bardzo często zdarza się tak, że mężczyzna czuje się winny, że tak, to jest takie łatwe. Otworzyła się. Wszystko jest to, co chciałem. Prowadź mnie. I mężczyzna tak nie może przyjąć tego czegoś fajnego. Tak czuje się winny. Pojawiają się pewne blokady. Pojawiają się pewne części siebie, które nie przyjął. Niska wartość. Niskie poczucie wartości. Poczucie, że nie jesteś wystarczający, że nie zasługujesz. Odpowiedzialność. Razem z tym idą pewne inne emocje. Ale ten mężczyzna nie przyjął tych emocji, nie zna tych, nie unika, jest zamknięty na to. Więc jest zamknięty też na to coś pięknego. I nie przyjmie tej kobiety. To jest za łatwe. Czuje się winny, że tak co, tak łatwo? Ten mężczyzna woli wrócić do tego starania się. Ludzie są tak przyzwyczajeni do bycia w stanie chce i sięgania. Są tak mocno przyzwyczajeni do tego,
że walczą i walczą i walczą, żeby przyjąć coś, a jak pojawia się okienko i dostają, to nie przyjmują tego. Wszechświat zareaguje na ciebie. Jeżeli chcesz czegoś i działasz i zbierasz wiedzę i działasz i zbierasz doświadczenia i działasz, są jakieś porażki, docierają. Jak przyjmiesz te porażki, musisz też przyjąć te porażki. Jak przyjmiesz te porażki, to w twoim mózgu wszystko się przestawia i samo wychodzi wniosek, wychodzi sam w twojej głowie. A, okej, to zadziałam tak. A, okej, to zrobię to. A, okej, teraz już wiem. I zadziałasz lepiej następnym razem. Przyjmujesz informacje, przyjmujesz doświadczenia i działasz odpowiednio, efekt przyjdzie jakiś. Dostaniesz. I później jak dostajesz, wszechświat zareagował, zadziałałeś odpowiednio, bo chciałeś bardzo, reaguje i dostajesz. Ale wszechświat ci tego nie wciśnie na wymus. Będziesz musiał ty mieć tą umiejętność przyjmowania tego. Chodzi o to, żebyś ogólnie w życiu otwierał się, żeby otwór był cały czas coraz większy i większy i większy, żebyś był w stanie przyjąć więcej informacji, więcej rzeczy, które wszechświat ci daje, żebyś był otwarty na to, automatycznie. Bo wiele razy w życiu, ludzie w życiu działają tak, że sami wiążą swoje ręce, wiążą swoje nogi i próbują osiągnąć coś. Sami to robią, sami związują swoje ręce, żeby było trudniej. Bo praktycznie starałem się o coś, czego nie chcą przyjąć. Proste. Czyli walczysz, ty walczysz o to, żeby osiągnąć pewne rzeczy, a pewna część twojego mózgu zamyka cię na to, żebyś to dostał. W sensie ty walczysz o coś, świadomie mówisz, o walczę o to, uda mi się, osiągnę to. A pewna część twojego mózgu cały czas, jak pojawia się ta okazja, pojawia się ta możliwość, wchodzisz w miejsce, gdzie to może się stać, albo to może się stać, tu to może iść do przodu, to twój mózg automatycznie cię zamyka na te możliwości, staje się ślepy, tak zakrywa ci to. Zakrywa ci tą możliwość, automatycznie. Automatycznie, tak jak wyciągasz telefon i automatycznie uciekasz od tego czegoś przyjemnego. Tak jak automatycznie dzieje się coś fajnego i myślami idziesz gdzieś, że coś chcesz. To, co możesz zrobić, to jest to, że trenujesz cały czas, żeby cały czas twój otwór był większy. Im większy jest twój otwór ogólnie, i to jest trochę trudne. Będziesz się wzruszał na początku. Będziesz miał obiad przed sobą i siedzisz tak ekstra 3 minuty, tak dłużej pójdziesz w to, że ale to jest fajne, ale to jest fajne, ale to jest fajne. I będzie ci niewygodnie, ale idziesz dalej, dalej i otwierasz się trochę. To jest trening. Im bardziej się otwierasz, tym bardziej będziesz ogólnie przyjmował. Ogólnie będziesz przyjmował więcej. I to jest stan alfa. Samiec alfa, samica alfa. Słyszałeś o tym, nie? Alfa. Mężczyzna alfa, powiedzmy, nie? Na czym polega alfa? Polega na tym, że przyjmuje. Beta to jest zoomujesz na coś i wydajesz całą siłę, żeby wyforsować coś i lecisz. Jesteś taki zblokowany, nie przyjmujesz ze środowiska, jesteś taki sfazowany, wciągnięty w coś. I to jest potrzebny stan na jakieś krótkie okresy czasu. To nie jest tak, że to beta to jest zły stan. Ale więcej czasu dobrze jest przebywać w stanie alfa. I zauważysz to. Oglądałeś kiedyś Bonda, Jamesa Bonda. Obejrzysz sobie taki film Casino Royale. To jest chyba pierwsza część, gdzie grał Daniel Craig. Świetny aktor. Na początku tego filmu jest taka scena, gdzie on goni za pewnym takim złym. Goni go. Chce go złapać, nie? Takiego złego. I goni za nim. Reżyserzy, twórcy filmu, jak tworzą postać Jamesa Bonda, to wprowadzają tam wszystkie te archetypy, które znają, związane z tym, że tak się zachowuje samiec alfa. I nadają... Reżyserują film tak, żeby ten Bond się zachowywał, robił, podejmował decyzje zgodnie z tym, że jest alfa, nie? Jakby się alfa zachował. Jakby Bond, który jest alfa, by się zachował w tej sytuacji. I tworzą to.
Jest taka scena na początku. James Bond goni za pewnym złym. Chce go złapać. I może nie jest taki szybki, może nie ma takich umiejętności, ale co robi? Jak biegnie? To nie jest sfazowany, nie jest beta, jest alfa. Wiesz co robi? Przyjmuje cały czas informacje ze środowiska, bo to się dzieje automatycznie, bo automatycznie jest otwarty bardziej. Przyjmuje więcej informacji ze środowiska, goni tego złego, goni za nim i automatycznie jego mózg patrzy tam, tu jest okazja, tu jest skrót, tu auto jedzie, chwycę się tego auta, przyspieszę trochę, tu jest skrót, tu mogę kopnąć to i zablokuję mu drogę. Tu jest ta opcja jest szybsza. Wykorzystuje środowisko, wykorzystuje różne możliwości, bo jest otwarty na przyjmowanie. Nie możesz tego włączyć. Jak nie jesteś przyzwyczajony do przebywania w stanie alfa, jak nie jesteś w stanie przyjmować więcej rzeczywistości, przyjmować, to się nie stanie. Nie możesz tego włączyć tak. Musisz być bardziej przyzwyczajony, żeby to było częścią twojej neurologii, że automatycznie, nawet w kryzysowych sytuacjach, przyjmujesz więcej ze środowiska. Zobaczysz te postacie w filmach, które są alfa, to nie reagują od razu, nie gonią, nie próbują wyforsować coś, tylko wykorzystują środowisko, czekają, przyjmują ze środowiska, co się dzieje, najpierw zgarniają informacje, są bardziej spokojni. Zauważysz to. To przynosi lepsze efekty. Ogólnie w życiu, im więcej przyjmiesz, tym więcej przyjmiesz. Statystycznie starszy człowiek będzie zarabiał więcej pieniędzy, tak? To jest znane. Są wyjątki jakieś tam, ale ogólna zasada znana nam wszystkim jest taka. Starszy człowiek będzie zarabiał więcej pieniędzy. Dlaczego? Bo przyjął więcej. Zdążył do tego momentu w swoim życiu. Zdążył przyjąć więcej. To jest takie proste. Im więcej przyjmiesz, tym więcej przyjmiesz. Jest w stanie ten starszy człowiek robić coś i przyjąć więcej pieniędzy. Bo przyjął więcej. Bo żył wystarczająco długo. Gdzie przyjął pewne doświadczenia. Przyjął, nawet jak był zamknięty, to przez to, że minęło dużo czasu, to coś tam weszło. Tu była jakaś porażka. Tu dowiedział się tego. Tu zrozumiał to. Tu dowiedział się tego. Tu dowiedział się, a zadziałam tak, a zrobię to. A mam taką możliwość. A mogę zrobić to w taki sposób. Zdążył przez ten długi okres czasu przyjąć więcej, więc teraz może przyjąć więcej. Nie musisz żyć długo. Możesz w krótkim czasie nauczyć się przyjmować więcej. Nie liczyć na długość życia. Liczyć bardziej na głębię życia. Możesz ty w ciągu paru lat przyjąć więcej niż człowiek przez całe swoje życie. To nie jest łatwe, bo pewne rzeczy będą trudne do przyjęcia. Ale jak masz tą świadomość i tą uwagę i trenujesz to tak po trochę, to będziesz coraz bardziej i bardziej otwarty i będziesz przyjmował coraz więcej, więcej, więcej. To jest trening. Po prostu trening. Wyobraź sobie, że masz otwór. Otwierasz. Otwierasz. I robisz to wszędzie. Wszędzie. Przyjąłeś siebie. Siadasz w medytacji, nie? Siadasz w medytacji. Przyjąłeś siebie? Do jakiego stopnia przyjąłeś siebie? Ile minut jesteś w stanie przyjąć siebie? Idziesz do punktu, gdzie jest blokada, i idziesz trochę dalej, żeby wytrenować to otwieranie. Siadasz w medytacji, nie? Zaczynasz czuć emocje jakieś dziwne, jakieś takie zamieszanie, takie ogólne zamieszanie w swoim życiu i tak chcesz wstać, bo jest niewygodnie, coś jest nie tak, takie emocje dziwne, coś tak czuje się, jakoś tak niefajnie. Przyjmij to. Większość ludzi w medytacji siada i chce iść tam, doświadczyć ten spokój, chce spokój, chce. Nie, przyjmij najpierw. Czasami zauważysz życie, aranżuje się tak wokół ciebie, wszechświat ci mówi, ej, w tej medytacji dzisiaj będziesz czuł to. Przyjmiesz to? Przyjmiesz to? Przyjmij. Zobaczysz, że cuda się staną. Nie będzie wygodne, ale cuda się staną. Trenujesz to otwieranie. Przyjmij siebie. Jeśli niewygodnie, czujesz się jakoś się tak niefajnie w medytacji, przyjmij. Tak. Przyjmij to. Przyjmij tą niewygodę. Tak.
Może nie wytrzymasz bardzo długo, ale idź trochę dalej poza swój komfort. Trochę dalej. W codziennym życiu, cały czas. Przyjmij to uczucie, przyjmij, jak ćwiczysz, nie? Jak ćwiczysz, to jest aktywne, ty robisz coś. Alfa. W trakcie robienia czegoś też możesz przyjmować. Jak ćwiczysz na przykład, to przyjmij ten ból, który czujesz, jak podnosisz coś, jak pchasz coś, jak biegniesz. Przyjmij swoje ciało, przyjmij to niewygodne coś, przyjmij to bardziej. Zobaczysz, że przyjmiesz dużo też dobrych rzeczy. Bardziej. Przyjmij ten ból, to zmęczenie, przyjmij to. Przyjmij to trochę mocniej. Jak przyjmujesz więcej, jak robisz rzeczy, jak przyjmujesz to, ten dotyk, jak przyjmujesz to, to dociera do ciebie większa ilość informacji, co sprawia, że prawdopodobnie wykonasz to jeszcze lepiej. W codziennym życiu wchodzisz w pewne miejsce, dotykasz coś, patrzysz się na coś, przyjmij to, przyjmij bardziej. Posiedź chwilę i tak, ale w dotyku to jest takie. Trochę dłużej, trochę. Tak, idź do tego punktu, gdzie jest ten dyskomfort, idź trochę dalej. Tyle. Jak przyjmiesz więcej, to wiesz, co się stanie? W twoim mózgu magia się podzieje. Zlepią się wszystkie te pomysły, to co przyjąłeś, te informacje, zlepią się z innymi rzeczami i wyprodukuje się jakiś pomysł. Tak przychodzą pomysły. Bardzo dużo rzeczy się po prostu samo dzieje. Poprzez to, że przyjąłeś. Czasami ludzie mówią, co zrobić, żeby nie zepsuć tego związku. Zacząłem taki związek z pewną osobą i wszystko idzie fajnie. Muszę uważać. Ta osoba powiedziała tak i teraz jestem w takiej sytuacji. Co powiedzieć najlepiej, żeby nie zepsuć tego? Wybierz, zrób i przyjmij to, co przyjdzie. Bo powiem ci tak, prawdopodobnie. Może nie jest tak 100%, ale w życiu wiele razy to się sprawdza. Bardzo możliwe, że w tym związku, gdzie jesteś z tą osobą, gdzie się zaczyna, to nie będzie ten związek, którego chcesz. Prawdopodobnie to, czego ty chcesz od związku, będzie 10 porażek i 3 złamane serca dalej. Chodzi o to, czy przyjmiesz całą tą drogę. O to chodzi. Tylko o to chodzi. Czy przyjmiesz tą drogę. Podejmij decyzję. Przyjmij informację, podejmij decyzję i przyjmij to, co przyjdzie. Przyjmij to doświadczenie. Napisz tej osobie odpowiedź w taki sposób. Podejmij decyzję, zrób to i po prostu naucz się przyjmować to, co przyjdzie. Bo musisz przyjąć pewne rzeczy. Żeby weszły te informacje, żeby się zmieniło, żeby było później oczywiste, że okej, no to zrobię tak w takim razie. Żeby trenować przyjmowanie, najlepiej zacząć od takich łatwych, prostych, przyjemnych rzeczy. Żebyś wytrenował ten otwór, to otwieranie się. Zacznij od pewnego przyjemnego doświadczenia, gdzie po prostu posiedzisz trochę dłużej i powiesz sobie, ale fajnie. I tak przyjmiesz to trochę głębiej. Ale fajnie. Ale fajnie. I trochę dłużej, nie? Trochę dłużej. Od tego zacznij. Zacznij od takich przyjemnych rzeczy. Szykujesz sobie obiad, coś fajnego robisz. Ćwiczysz na przykład. Przyjmij te uczucia, to swoje ciało, to jak się... Te odczucia, nie? Przyjmij to. Bo wiele razy ćwiczymy, biegamy i nasz umysł jest gdzieś tam. Przyjmij to. Trochę dłużej. To jest nawyk. Przyjmij siebie i swoje pragnienia. Czy przyjąłeś swoje pragnienia? Czy przyjąłeś te rzeczy, które pragniesz w pełni? Czy boisz się i zamykasz się na to, co pragniesz sam? Spróbuj przyjąć swoje pragnienia. To, co pragniesz najbardziej, napisz to na kartce. Słyszałeś o tym prawdopodobnie, że zapisywanie tego, czego pragniesz, tych rzeczy, które chcesz, swoich celów, jest bardzo mocne. Tak, jest.
Napisz to na kartce i przyjmij to. Teraz nie jesteś w stanie chcę, nie jesteś w tym stanie sięgam i potrzebuję to. Po prostu przyjmij to, że masz takie pragnienie. Sporo ludzi ma z tym problem. Wiedzą o tym, że zapisanie tych rzeczy, które pragną, jest dobre. I jakoś chcą to zrobić, ale znowu ten automatyczny system, że nie chcę. Nie chcesz tego przyjąć nawet. Siadasz i zapisujesz. Obojętnie jak wielkie i niemożliwe i ekstremalne to jest, zapisujesz to i przyjmujesz to, że rzeczywiście masz takie pragnienie. Przyjmujesz to. Zobaczysz, że poczujesz się tak tak niewygodnie, tak, że aż może się zawstydzisz, że napisałeś coś takiego. Nie ma nic z tym złego. Spal tą kartkę, zniszcz ją, ale przyjąłeś to. Dotarło do ciebie to, że tak, chcesz taką rzecz. Ja jakieś 5 lat temu siadłem i napisałem te rzeczy, które pragnąłem. Jak napisałem je, to przy niektórych punktach się wstydziłem, tak, że to jest takie płytkie to jest. Ale to było prawdziwe. Przyjąłem to, że rzeczywiście mam takie pragnienie. I poczułem się taki trochę tak emocjonalnie, tak ruszyło mnie to, że dotarło rzeczywiście to, że chcę to. Bo to napisałem, przyjąłem to. I czy stało? Działałem. I te rzeczy, które napisałem na kartce, wszystkie, w pewnym sensie wszystkie się spełniły po 5 latach około. Działałem oczywiście. Staram się w różnych płaszczyznach swojego życia. Pracowałem nad wieloma rzeczami i spełniła się ta lista. Ale nie spełniła się w takich ilościach, w takiej intensywności, w jakiej były opisane. Czyli ja napisałem taką ilość tego, to w taki sposób, to w taki sposób. Spełniły się te rzeczy, ale w trochę inny sposób i w trochę mniejszy sposób. Ale spełniło się to, co było na liście. Do takiego stopnia, że to, co dostałem, sprawiło, że czuję się tak, jak myślałem, że będę się czuł, jak dostanę te rzeczy, które napisałem. Czyli na kartce napisałem taką ilość, ja w życiu dostałem taką ilość. Udało mi się osiągnąć taką ilość. Ale ta ilość, ta mniejsza, ona sprawiała, że czułem takie intensywne emocje, jakie myślałem, że będę miał, jak będę miał tą ilość. Bo nie wiedziałem, że taka ilość jest tak emocjonalnie intensywna. Nie wiedziałem o tym. Ja byłem na niższym poziomie i myślałem sobie, że jak będę miał to będę się czuł tak. I później dostałem coś trochę mniejszego i czułem się tak, ekstremalnie. Otwierasz się powoli, będą mogły wejść te większe rzeczy. To jest mały otwór i nie chcesz otworzyć swojego serca i przyjąć razem z tym otwarciem pewnych nieprzyjemnych rzeczy. Jeżeli nie chcesz, to możesz zostać zamkniętym sercem i próbować starać się osiągnąć pewne rzeczy fizycznie, żeby były, nie? Są dwa sposoby. Jeden sposób. Będziesz się pruł i męczył i robił wszystko ze zawiązanymi rękami, żebyś wymusił te efekty. Masz zamknięte serce. Będziesz się sabotował i mimo tego sabotażu będziesz starał się 10 razy mocniej i może przyjdą te efekty, ale nie będziesz je... Nie będziesz czuł tego. Będziesz widział, że to ci nie daje nic, bo nie przyjmujesz tego. I będziesz chciał jeszcze więcej. Albo się będziesz pruł, żeby to osiągnąć, albo pójdziesz w ciemną stronę. Zostaniesz zamkniętym sercem i będziesz manipulował, kontrolował, robił rzeczy jakieś nie fair, niemoralne, żeby stworzyć ten efekt, żeby było coś tam. Trzecia opcja to jest ta czysta opcja. Starasz się, działasz, próbujesz i przyjmujesz Boga. Przyjmujesz życie, przyjmujesz te zasady, przyjmujesz tą karmę, przyjmujesz to, że jak dzieje się to, to taki jest efekt. Przyjmę ten efekt. Jak przyjmuję ten efekt, to rozumiem głębiej, co to znaczy. Czuć to. Tak ewoluujesz.
i otwiera się Twoje serce. I powiem Ci tak, jeżeli zaczniesz to robić, jeżeli zaczniesz to trenować, to jest najmocniejsze ćwiczenie, najważniejszy nawyk w życiu. Jak zaczniesz to robić, będziesz w różnych sytuacjach tak przyjmował trochę dłużej coś i trochę dłużej coś i trochę dłużej coś. Poza ten punkt, gdzie robi się niewygodniej, dalej będziesz przyjmował coś mocniej, to będzie się otwierało Twoje serce na przyjmowanie większych, fajnych rzeczy i będą łatwiej przychodziły te większe rzeczy. Ale może się zrobić trochę dramatycznie w Twoim życiu. Bo jak otworzy się bardziej Twoje serce, to razem z tym przyjmiesz pewne niewygodne prawdy. Będziesz miał otwarte serce, dotrze do Ciebie Twoja trauma, Twój ból, pewne rzeczy, pewne doświadczenia, które może nie chcesz. To przyjdzie też. Dlatego rób to powoli. Otwieraj się. Otwieraj się, ale otwieraj się powoli. I na koniec powiem tak. Słyszałeś, jak ludzie mówią, bądź obecny, bądź tu i teraz. I wiele razy chcesz tak być tu i teraz. Chcesz być tu i teraz. I tak mówisz, okej, będę tu i teraz. Skupię się na tym. Uważność na tu i teraz. Skreśl to. Już nie mów tego. Możesz zastąpić to czymś innym, czymś lepszym. Usuń to myślenie obecny tu i teraz. Usuń to. Powiedz, przyjmę. Tyle. To jest obecność. Obecność to jest to, że przyjmujesz rzeczywistość. Po prostu powiedz w swojej głowie, przyjmę to. Przyjmę to. Przyjmę to. To jest obecność. Tyle. Mam nadzieję, że film jest pomocny. Jeżeli tak, zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał Tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.